tym odcinku połączymy silniczki 5V patyczkami od lodów. Silniczki będą ułożone równo i nie będą się przesuwały. Przykleimy też baterię. Zmierzę. Będziemy potrzebowali około 6,5 cm. Taki kawałek wystarczy. Skrócę patyczek szczypcami tnącymi. Szybko pójdzie. Przytnę drugi kawałek do tej samej długości. Połączą i ustabilizują silniczki. Patyczki są praktyczne, bo klej nie stygnie na nich od razu. Chwilę to trwa, a my możemy wszystko dopasować. Klej nałożony bezpośrednio na silniczek natychmiast wystygnie i trudno będzie w razie potrzeby coś poprawić. Patyczek jest już równo przycięty. Układamy silniczki w linii prostej. Na nich kładziemy patyczek. Zróbmy to starannie. Nie może wystawać poza krawędzie silniczków, bo kółka by się nie obracały. Magnesy w silniczkach przyciągają metalową linijkę. To ona utrzymuje je w miejscu. Te dwa styki muszą być zwrócone w dół. Koniecznie, bo jeśli będą do góry, to po przyklejeniu patyczka nie da się podłączyć przewodów. Trzeba by było wszystko rozkleić. Nakładamy gorący klej na patyczek, nie na silniczki, bo na drewnie będzie sechł trochę wolniej. Odwracamy patyczek i przyciskamy. Ostrożnie, klej jest gorący i może oparzyć was w palce, ale nie powinno się nic stać. Podczas klejenia niech silniczki będą ułożone przy linijce. Wtedy będą w linii prostej. Linijka musi być metalowa, żeby przyciągała silniczki i utrzymywała je na miejscu. Metalowa, konkretnie stalowa. Aluminiowa się nie sprawdzi, bo nie jest ferromagnetykiem. Przycinamy przewody do 15 cm. Potrzebne nam 4 takie kawałki. 2 czerwone i 2 czarne. Ściągniemy izolację z końców mniej więcej po centymetrze. Długimi szczypcami robimy na końcach pętle, które lekko odegniemy. Dzięki temu będą się lepiej trzymać. Jest tam styk, który unieruchomi przewód. Zależy nam, żeby dobrze się trzymało. Wkładamy przewód, ma pasować. Było za luźno, więc wyciągamy i przyginamy pętlę, żeby naciskała na metalową płytkę na silniczku. Płytka ma przytrzymywać przewód. Powinno ściśle przylegać. Nawet dopchnijcie, wciśnijcie pętlę małym śrubokrętem, żeby przewody nie wypadły. Powtórzymy te czynności dla drugiej strony. Przewody już podłączone, weźmy teraz gorący klej i zróbmy to samo, co przed chwilą. Patyczek połączy silniczki i będzie je trzymał. Dociskamy i czekamy, aż klej stwardnieje. Nie puszczajcie, póki nie przybierze mlecznego koloru. Inaczej patyczek może się przesunąć. Pamiętajcie, żeby dociskać mocno. Teraz baterie. Zdejmiemy osłonki, baterie mają znajdować się po środku. W tej pozycji. To konieczne, bo jeśli będą przesunięte w bok, ciężar będzie nierówno rozłożony i pajączek nie będzie poruszał się gładko. Tak powinno to wyglądać. Jedna bateria skierowana w tę stronę, druga w przeciwną. A teraz niech wszystkie części leżą płasko na stole. Wszystko ma przylegać. To naprawdę ważne, by silniczki były w linii prostej. W przeciwnym razie, po włączeniu robota, koła będą się źle obracać. Nałożymy trochę gorącego kleju na patyczek. jakieś 3 cm. Pasek kleju ma być pośrodku patyczka. Sprawdzamy, czy wszystko dobrze leży, przykładamy baterię i ściskamy wszystkie części. Już. Mocno ściskamy. Elementy mają przylegać do stołu. Niech silniczki nie odstają pod kątem, baterie też nie. Wszystko płasko. Łatwo o błąd, ale na szczęście można usunąć klej i w razie potrzeby zacząć na nowo. Druga strona tak samo. Nakładamy około 3 cm kleju. Ma być na samym środku patyczka. Sprawdzamy, czy bateria jest po środku. Chwytamy ją razem z drugą baterią i ściskamy. Niech wszystko przylega do stołu. Kolega może sprawdzić, czy baterie i silniczki są mocno dociśnięte. Muszą leżeć płasko, żeby było nam łatwiej przykleić lampkę taśmą dwustronną do górnej części baterii. No dobrze. Tak powinny wyglądać połączone silniczki i baterie.